Witajcie kochani na co sobotniej dostawie. Dzisiaj mamy dla Was naprawdę wyjątkową ilość roślin, bo nie dość, że jest ich dużo, to jest bardzo dużo ciekawych okazów, jak na przykład ta gigantyczna Hoya linearis XXXXL, bo co ma ponad 2 metry, ale naprawdę, no aż nie będę, musicie obejrzeć film i dzisiaj obejrzyjcie do końca, bo na każdym wózku będziecie, myślę, miło zaskoczeni. Jest naprawdę mnogość dzisiaj u nas wszystkiego. No ale co, musi być konkurs jak zawsze na początku. Dzisiaj konkurs będzie związany z tym, że we wtorek urodziny będzie obchodzić nasz kamerzysta, fotograf, zamawiacz specjalnych okazów do dżungla, a prywatnie mój mąż. Więc zadanie konkursowe się z tym wiąże, on jeszcze nic nie wie, ale co tam, napiszcie proszę w komentarzach na dwa sposoby, możecie podejść do tematu, albo napiszcie, spróbujcie zgadnąć, jakie jest 5 ulubionych roślin Szymona. To w niektórych filmikach czasem, Iza się tu śmieje, w niektórych filmikach czasem, Iza, nie możesz brać udziału w konkursie, przykro mi, czasem padało, więc może zgadniecie. A jak nie macie pomysłu, nie wiecie, no to możecie jeszcze napisać, jaka roślina waszym zdaniem najlepiej pasowałaby do Szymona i dlaczego. Czas macie jak zwykle do poniedziałku do 21:00, piszecie tutaj w komentarzach pod filmem na YouTubie i osoba, która nas najbardziej rozbawi albo nie wiem co, co najbardziej nam się subiektywnie spodoba, jej odpowiedź, dostanie od nas tę piękną Hoya linearis. A ja was zapraszam na zwiedzanie magazynu i naprawdę obiecuję, że dzisiaj super warto. Słuchajcie, dzisiaj jest naprawdę strasznie dużo roślin. Ja już tutaj dostałam oczopląsu, bardzo zróżnicowane, bardzo dużo, zewnętrzne, wewnętrzne i strasznie dużo kolekcjonerów. Aż obejrzyjcie filmik do końca, bo myślę, że nawet na koniec filmu was coś zaskoczy, bo jest dzisiaj wszystko tak. No więc naprawdę. A i też nie będę dużo dzisiaj gadać, bo musimy zrobić po prostu maraton przez ten magazyn dzisiaj, bo po prostu inaczej wyjdzie nam chyba Titanic 3-godzinny, więc nie gadam dzisiaj dużo, tylko pokazuję, dobra? Dzisiaj głównie pokazuję, bo naprawdę jest co i jest strasznie tego dużo. Na początek dwie kolekcjonerskie Hoye. Naprawdę wyjątkowo się cieszę i wyjątkowo się jaram, no i pewnie też, wiecie, pójdą ze mną też do domu. Na początek Hoya erytrina. Zobaczcie, jaka piękna. To jest jedna z tych Hoi o większych liściach. One są w dodatku jeszcze tak fajnie na górze, znaczy nie na górze, tylko fajnie są tak postrzępione. Wybarwiają się też pięknie od słońca. Naprawdę rzadka odmiana. Jestem aż zdziwiona, że tak nam się trafiło. Żałuję, że nie wzięłam więcej, bo jest piękna. No i druga jeszcze, Hoya burtonia, też rzadka odmiana. Tutaj z kolei ma naprawdę przepiękne atłasowe liście. One są aż miłe w dotyku. No i wyglądają tak naprawdę zamszowo. Są w... No piękna jest ta Hoya, bardzo takie grubaśne. No i też cała roślina jest gęsta, ładna. Także jak zbieracie Hoye, to dzisiaj będziecie mieć, słuchajcie, naprawdę używanie. Dobra, no i teraz już nie będę wybierać. No dobra, jeszcze White Knighta na początek, a potem już polecimy po kolei. Zobaczcie, też jest piękny. Chyba jeszcze większe sadzonki przyszły niż ostatnio. Naprawdę ładne. No i cena jest utrzymana sprzed tygodnia, także co tam, jeśli dobrze pamiętam, 95 albo 99 zł, więc naprawdę okazja jest sążna, także czerpcie kochani i kupujcie, póki są, bo są no piękne. I jeszcze z piękności to mamy Raveny. Raveny też dosyć trudno jest upolować, one rzadko bywają. To może ciężko wiedzieć, że to jest roślina kolekcjonerska, ale po prostu rzadko bywa dostępna w sprzedaży, więc naprawdę łapcie okazję. Piękna jest ta roślina, jej dorosłe liście są właściwie czarne, jak zanurzone w atramencie, a młode liście wychodzą wściekle zielone, takie limonkowe prawie że, i dopiero po jakimś czasie dostają takiego czarnego najpierw nalotu, a potem właśnie ten kolor się jednolicie zmienia w czarny. O, tu możecie widzieć ten proces, jak to postępuje. Wygląda to przepięknie, no i ten zamiał jest naprawdę śliczny. Zresztą mówię o nim trochę więcej w najnowszym odcinku High Five, gdzie polecam top 5 roślin na ciemne stanowiska. Przy okazji polecam, obejrzyjcie. I muszę wam też wspomnieć, póki jeszcze pamiętam, że mamy nową super opcję na stronie. Nie wiem, czy zauważyliście. Pod każdą rośliną, ponad klawiszem przyciskiem dodaj, klawiszem, ja jestem, wiecie, stara, ponad przyciskiem dodaj do koszyka pojawiła się opcja
przesadzenie. Więc jeżeli nie lubicie przesadzać, nie chcecie, nie umiecie, nie lubicie sobie brudzić rąk, zbierać podłoże, możecie teraz po prostu wrzucić do koszyka opcję przesadzenie. No i ta roślina, pod którą klikniecie tą opcję, zaznaczycie, zostanie dla Was przez naszą Izę przesadzona w odpowiednie podłoże, dobrane dla tej konkretnej rośliny, że będziecie mieć pewność, że będzie dobrze rosła, że będzie przesadzona fachowo, no i przyjdzie już do Was taka w odpowiedniej właśnie ziemi, doniczce, gotowa do boju. Więc taka fajna opcja się pojawiła. A my lecimy sobie dalej. Chyba wezmę całą paletę, żeby się nie pokłuć. Mamy znowu pitaje, słuchajcie, malutkie. Zobaczcie, to są takie sadzoneczki ledwo co wyklute, ale już widać, że to faktycznie będzie pitaja, czyli smoczy owoc. Przepiękny taki kaktusik dekoracyjny, który no myślę, że w mieszkaniu może być ciężko, żeby Wam zaowocował, ale generalnie tak, to jest to. To jest właśnie pitaja. Jakbyście się ciekawili, jak wygląda to tak. Ona później, te pędy się robią coraz większe, dłuższe i zaczynają się przewieszać. No i mamy sobie jeszcze trochę tych sukulencików. Dzisiaj też jest. Się obspałam pięknie. Mamy sansevierię Green Honey. Przepiękna rozetkowa sansa z żółtą obwódeczką. I powraca również to bajeczne kalansze, które już u nas bywało, ale też chętnie je zawsze kupowaliście. Wcale się nie dziwię, zobaczcie, gigantyczne, srebrne liściory, jeszcze w dodatku z meszkiem, takie zamszowe. No przepiękna i przedziwna roślina. No i coś, co mam nadzieję, że przynajmniej część z Was ucieszy, tych, co tak jak ja lubią epifity, bo to jest powrót rośliny, której dawno nie było, na którą ja zawsze poluję, osobiście uwielbiam. To jest Pseudoripsalis romulosa red coral. Przepiękny epifit, który ma takie właśnie płaskie, duże pędy. One się naprawdę przewieszają. To w ogóle roślina, która szybko rośnie, szybko się zagęszcza. Zobaczcie, że tu już idą nowe odrosty z tych dużych liści. To też będą takie duże pędy, duże liście. No i tak jak widzicie, końcówki tych liści, jeżeli dacie je na odpowiednio jasne stanowisko, przebarwiają się na piękny, czerwony kolor. I w dodatku to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze jesienią są na nich takie jakby jagody, piękne owoce, więc bardzo dekoracyjna, fantastyczna roślina. Traktujcie ją jak epifita lub kaktusa, ale uwaga, nie przesuszcie jej też za bardzo. Z moich doświadczeń wynika, że ona nie lubi aż tak bardzo być przesuszana jak inne epifity. Trochę tej wody potrzebuje więcej, ale polecam Wam ją szczerze i z całego serca, bo to jeden z moich ulubieńców. Dobra, tu mamy bardzo dużo rajwenów, to już Wam pokazywałam. Dalej będzie kilka peperomi. Peperomia caperata lilian, której dawno już u nas nie było, o takich troszkę innych kwiatkach. Też one są takie peperomiowate, ale trochę inaczej jednak wyglądają. Dla mnie to wygląda jak peryskop trochę. Bardzo ładne zielone liście, takie mocno pomarszczone z mocną fakturą. No i peperomia, którą bardzo lubicie, peperomia watermelon, która faktycznie ma te liście, zobaczcie, o jaki ten jest piękny, duży, które wyglądają jak arbuz, przypominają skórę arbuza, stąd nazwa. No i jeszcze taka piękna, błyszcząca też peperomia obtusifolia lemon lime o liściach z zieloną wariegacją. One są takie właśnie dużo okrągłe, mięsiste i przepięknie wybarwione. A no i widzicie, i tak to będzie, że będziemy co chwilę dzisiaj coś odkrywać. Dzisiejsza dostawa naprawdę jest ciekawa, bo ja sama tutaj co chwilę odkrywam jakąś perełkę. No dzisiaj z tych kolekcjonerów jest tyle, że po prostu ja już ich nie ogarniam myślą. Stefania Erecta. Słuchajcie, no przepiękna roślinka, która bardzo jest rzadko i ciężko dostępna. Rośnie z takiej pięknej bulwy. No i już widać, że wiosna, że w pełni i że ruszyła i wyszły te jej cudowne, okrągłe listeczki. To jest taka japońska, minimalistyczna roślina, którą super jest gdzieś postawić na jakimś podwyższeniu czy na jakiejś komodzie ozdobnej. Wygląda super pięknie. Jest rzadka, bardzo trudno ją trafić. No i zazwyczaj jest horrendalnie droga, a my mamy ją dzisiaj naprawdę w fajnej cenie, więc myślę, że Was to ucieszy, tak jak i mnie ucieszyło. No i między ravenami przeoczyłam oczywiście jeszcze zenziego, więc jest też zamiokulka z zenzi. Przepiękne, grubaśne łodygi, błyszczące, gęste liściory i bulwy takie, że aż rozsadza donice cenowo w porządku, także
też zachęcam. I jeszcze mamy przepiękną taką trzykrotkę Purple Heart, bardzo fioletową, bardzo zamszową, super jest wybarwiona, no naprawdę to jest nawet nie, że tam z jakimś fioletem, tylko jednolicie fioletowa, intensywnie wybarwiona, piękna roślina, a jeżeli podoba Wam się ten kolor, to jeszcze podobny Oxalis, oczywiście w kolorze, Oxalis triangularis, zawsze mi się język na tym plącze, Oxalis triangularis, czyli szczawik. Tutaj możecie zobaczyć od razu, jak kwitnie. Drobne kwiatki, może nie jakieś takie najbardziej dekoracyjne, ale moim zdaniem urocze i bardzo dużo mu dodają i ładnie się komponują z tymi pięknymi liśćmi i kwitnie bardzo obficie i chętnie i właściwie przez cały sezon. No i w ogóle jest piękny, to chyba... Nie wiem, czy znalazłby się ktoś, kto by powiedział tak z ręką na sercu, ale brzydka roślina, ona jest po prostu śliczna. I jeszcze z takich ładnych, ciekawych roślin, to jest coś, co ja zawsze biorę jak jest i zawsze Wam polecam i będę się starała Wam tą roślinę rozpopularyzować, chociaż ona nie jest jakaś szczególnie przez Was kochana. To jest skalnica rozłogowa, czyli Saxifraga stolonifera, spokrewniona z truskawką, z begonią. Zobaczcie, jaka piękna, ma przepiękne liście, tak wybarwione. Z pelargonią, nie z begonią, co ja gadam. I w dodatku jeszcze produkuje, jak widzicie, bardzo liczne rozłogi, na których końcach pojawiają się maleństwa, babyki, tak jak u zielistki trochę. Albo tak jak u truskawki. Możecie je obciąć i ukorzenić, możecie je tak malowniczo zostawić. I ciekawostka jeszcze jest taka, że w cieplejszych rejonach Polski możecie ją stosować również na zewnątrz, jako roślinę okrywową w ogrodzie. I z maluszków mamy jeszcze dla Was dwie ciekawe, piękne roślinki. Tutaj z Philodendron Hastatum w przepięknym takim zielonkawo-srebrzystym kolorze i Philodendron Painted Lady, jak widzicie, całkiem naprawdę ładnie wybarwiony. Dzisiaj też w jeszcze lepszej cenie, także jeśli nie macie, to zachęcam, żeby skorzystać. Całkiem ładne już rozwinięte sadzoneczki. Pamiętajcie, żeby je przesadzić w trochę większą doniczkę i w podłoże do Philodendronów. A z filków to jeszcze zupełnie nie koniec. Jeszcze mamy malaję. Tutaj z kolei taki piękny, limonkowy, wściekły, neonowy odcień. I jeszcze mamy, i to Was myślę też ucieszy, tych przynajmniej, co zbierają rzadsze odmiany, mamy, słuchajcie, mameje w naprawdę zdumiewającej cenie, więc też Wam polecam, bo już takie duże, rozrośnięte okazy. Tu widzę jakaś resztka nawozu czy czegoś. Także no, cenowo bardzo, bardzo przyzwoite, więc polecam. Przyjrzyjcie się temu bliżej. I jeszcze co? Jeszcze Taumatophyllum bipinnatifidum. Bardzo ładne, gęste, duże, rozrośnięte okazy. To jest też roślina spokrewniona z filodendronami, więc w podobny sposób ją uprawiamy. I jeszcze, ja tu dzisiaj jak taka sroka jestem, mam po prostu rozwiegane oko, jak wyglądam na trochę szaloną na nagraniu, to wybaczcie, ale po prostu tyle tych roślin tu dzisiaj jest, że no dosłownie nie wiem, na czym oko zawiesić. Jeszcze mamy filodendrona Golden Violin, to jest też przepiękny filodendron, zobaczcie, jakie ma liście, jak ładnie wysklepione i jeszcze w takim bardzo ładnym też lemonkowym kolorze. Też taka piękność i też nie jest to filodendron, którego kupicie zawsze i wszędzie i dowoli. I to też jeszcze bynajmniej nie koniec filodendronowych rewelacji, bo jeszcze mamy filodendrona Tortum. Przepiękna, ładna sadzonka, gęściutka, też bardzo korzystna cenowo. I filodendron Soul. Zobaczcie, jaki też ładny, pięknie wybarwiony. Też ma ciekawy bardzo pokrój liści. Ale to też jeszcze nie wszystko, bo jeszcze mamy maluchy, słuchajcie. Tutaj filodendron Red Sun, bardzo ładne, takie żywotne sadzoneczki. I pierwszy raz u nas maluszek filodendron Painted Lady. W takim małym rozmiarze, jak lubicie od małego, no to właśnie maluchy wskakują na stronę. No i znów coś ciekawego, naprawdę dzisiaj jest fajnie. Gigantyczna Calathea macoyana, jeszcze takiej dużej nie widziałam. Zobaczcie, jaka wielka, gęsta, piękna. Widać, że mnóstwo też nowych liści wychodzi na dole. No i też bardzo ładny i duży network. Calathea network, czyli mozaikowa, o takich pięknych, pikselowatych liściach. I jeszcze to nie wszystko z dużych, bo jeszcze mamy
bardzo dużą zebrinę, też przepiękna, ale ładna. Jakby sobie zrobić taką kompozycję zebriny z makojaną, no to coś pięknego. A jeszcze mam kalaterę też w innym rozmiarze, jakbyście woleli trochę mniejszą, ale nie mniej gęstą, to jeszcze mamy takie, popatrzcie, też fajny element. Oprócz tego z kalatei jeszcze dzisiaj, jeżeli nic nie zjadłam, co wcale nie obiecuję, to gdzieś tam to znajdę potem jeszcze. Jeszcze Rufibarba, też taka bardzo ładna kalatea, falowana, o bardzo przyjemnych w dotyku mięciutkich, gładkich liściach. No oczywiście, że już tu jeszcze widzę maluszki. Z maluszków mamy kalateę Freddy i jeszcze tu wam wyciągnę malutką Beauty Star. To jest żelazna kalatea. Jak na kalateę, to naprawdę bardzo dużo znosi, jest cierpliwa i łatwo można się z nią stosunkowo dogadać. A teraz wam pokażę aglaonemy, bo też dzisiaj mamy ich sporo. Na początek będzie aglaonema, której chyba jakiś czas nie było. Aglaonema Cutlass. Ja ją bardzo lubię, bo ma ładne, wydłużone liście i piękny kolor. Taki seledynowo-miętowy z ciemniejszymi, zielonymi ciapajkami. I jeszcze kalatea aglaonema, ale już przynajmniej nie mówię alokazja. Inka się ze mnie uśmiała. Aglaonema Madagaskar. Z kolei o takich przepięknych, ciemnozielonych liściach i białych łodygach. I aglaonema Silver Bay. Zobaczcie, jaka, wow, jaka duża, ładna, piękna i rozrośnięta. No i jeszcze dwie kwitnące piękności. I kwitnące, i pachnące. Aż tu sprawiły, że się jak w kwiaciarni poczułam, bo obie pachną bardzo obficie i ładnie. Znaczy dla mnie jaśmin trochę nawet za mocno, ale ta Cambria Nelly Eiler przepięknie pachnie. No ale oczywiście wszystko jest kwestią gustu. Zobaczcie, jak ten, bo to jest oczywiście jaśmin, jak on obficie kwitnie, to chyba widzicie. Tych pączków tu jest po prostu setki i tysiące, więc takie dwie kwitnące piękności na wiosnę dla tych, co lubią kwiaty, też mamy. Teraz cała półka różnych syngoniów. Słuchajcie, do wyboru, do koloru. Na początek syngonium Neon Robusta. Pod kolor moich paznokci. Prawie że, trochę ciemniejsze. Przepiękne, takie blado-różowe syngonium. Do tego takie piękne zielone z różowym spleszem. Tak fajnie, nierównomiernie, zobaczcie, wybarwionym. I to jeszcze nie koniec. Jeszcze mamy dzisiaj naprawdę, jak w każdym kolorze możecie znaleźć syngonium, co kto lubi. Mamy jeszcze Red Arrow, które jest z kolei zgniło-zielone, a od spodu ciemne bordo. A dla fanów zielonej wariegacji mamy jeszcze syngonium Motlet, które wygląda absolutnie nieziemsko, jakby ktoś wziął taką seledynową roślinkę i wychlapał na nią taki ciemnozielony tusz. Bardzo ładnie wybarwione, fajne, ciekawe syngonium. I to też jeszcze nie koniec, bo jeszcze mamy syngonium albo wariegata. Już wam wydłubię. Popatrzcie, takie ładne, dorodne, spore okazy. Jak widzicie, ta wariegacja tu jest naprawdę taka obfita. Dużo jej jest. Nawet niektóre liście całkiem białe wychodzą, albo halfmoonowe. Także naprawdę dobrze jasne egzemplarze, dobrze wybarwione. A teraz trochę zmieniamy bajkę, teraz będą alokazje. No i z dumą wam prezentuję, myślę, że już tutaj w kadr trochę pewnie wchodziła, alokazja Frydek. Przepiękne, duże, ciemnozielone liście, welwetowe, takie matowe, ale naprawdę ona jest bardzo ładna. Ja nie wiem, na ile kamera jest, chociaż to Szymon nagrywa, to pewnie tak, ale no nie wiem, czy na pewno kamera oddaje piękno tej rośliny, bo ona jest naprawdę wyjątkowo ładna i na żywo robi super wrażenie, przez to, że te liście są takie właśnie matowe i welwetowe. I podobna w wybarwieniu, też prawie czarna, też atłasowa, alokazja Black Velvet. Liście nieco grubsze, łatwo się dość uprawia, także polecam, bo nie jest jakaś bardzo taka księżniczkowata. Jeszcze mamy, tak, znowu zmieniamy bajkę, dzisiaj jak w kalejdoskopie tutaj u nas. Dzisiaj mamy jeszcze tak szparagi, asparagusy i mamy falcatusa w takim dużym rozmiarze. Zobaczcie, jaki już naprawdę
wielki, nowe pędy idą, on zresztą bardzo szybko rośnie. Jakby wam już zaczął o sufit haczyć, to możecie go śmiało przycinać, bo naprawdę rośnie bardzo szybko i ładnie. I jeszcze drugi asparagus. Sprengeri to jest odmiana o cieńszych liściach, takich bardziej igiełkowatych. No i dzisiaj mamy go w takiej odmianie na wieszaku. Przepięknie, pierzaście się tu prezentuje. Te pędy z czasem się robią coraz bardziej zwisające. Zresztą u falkatusa również. Bo to jest roślina, którą możecie właśnie na wieszaku czy z makramy, ona się ładnie przewiesza. No i dalej klimat taki paprociowo-cienisty bardziej. Przepiękna Humata Thermani, czyli dawalia o tych pajęczych nóżkach. Bardzo, bardzo fajna jest ta roślinka i dobrze sobie radzi w domu, naprawdę dobrze, dobrze, dobrze. Jest okej, okay, można śmiało sobie ją uprawiać i tak się bardzo aż nie bać, że się obsypie cała. I też taki zawodnik twardszy, zaprawiony, dobrze sobie znoszący nasze domowe warunki, Asplenium Parvati, które mi nieodmiennie się kojarzy z liśćmi pietruszki, ale w tym, albo marchewki, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu. To jest jedna z moich ulubionych paproci. I jeszcze mamy tutaj Parthenocissusa Veronvine, delikatne pnącze, które lubi raczej takie jaśniejsze trochę stanowisko, ale oczywiście nie w pełnym słońcu i nie lubi wysychać i bardzo szybko też rośnie. No i słuchajcie, zielistka w odmianie Ocean o jasno obrzeżonych liściach. Przepiękny okaz, też szybko rośnie, też nie jest trudna w uprawie i bezpieczna dla zwierząt, co też myślę dla niektórych jest cenne. No i kolejna perełka, tak jak mówiłam, dzisiaj będzie tych perełek jak mrówków. Epipremnum Cebu Blue. Zobaczcie sami, jakie piękne, duże, poprowadzone po paliku, więc już liście widać, że się ładnie dziurawią coraz bardziej. Przepiękny odcień, zawsze się lubię na nie pogapić. Pewnie jedno pójdzie znowu na szczepki, bo chętnie kupowaliście, ale myślę, że jedno może zostawimy w całości do sprzedaży. Nie jest to tania roślina, ale może znajdzie swojego wielbiciela, bo naprawdę jest przepiękna. Dobra, no dalej też będzie trochę jeszcze fajnych pnączy, więc wszystko pokazuję. O, jakie wielkie liściory, to wam się... Patrzcie na to. No to jest szał, naprawdę. Epipremnum Marble Queen. Jeszcze nie widziałam w sprzedaży z tak wielkimi liśćmi. Podejrzewam, że to jest pobrana sadzonka po prostu z takiej naprawdę już dużej, dorosłej rośliny, bo przypominam wam, że to jest sposób produkcji tych roślin. To nie jest tak, że my siedzimy tutaj złośliwie, wam tniemy rośliny nożyczkami, bo was nie lubimy, albo nie wiem, sobie jeszcze na lewo je rozmnażamy i sprzedajemy drugi raz, tylko po prostu zamiast wysiewać z nasion, w ten sposób się te rośliny produkuje w szklarniach w całej Europie, że się bierze sadzonki pędowe, tak jak wy robicie mniej więcej w domu, z większych roślin i po prostu te fragmenty pędów się ukorzenia i one puszczają nowe odrosty. To widać właśnie tutaj. Ja przysięgam, nie wzięłam nożyczek do rąk. Dostawa dopiero co przyjechała przed chwilą. Nikt wam tego nie ciął. Czy tutaj po prostu w taki sposób się te rośliny produkuje. No i podejrzewam, że te gigantyczne dzisiejsze liściory właśnie sugerują to, że od jakiejś takiej naprawdę dużej rośliny, która miała sporo światła, może szła na paliku, zostały te pędy pobrane, bo naprawdę liście są imponujące. Wow. No i tu kolejna ciekawostka, musiały być już posadzone, to jest Epipremnum Global Green, zresztą bardzo, bardzo już duże, fajnie się rozrosły, no i musiały być już jakiś czas temu w te doniczki posadzone i właśnie intensywnie się, że tak powiem, na wiosnę puścić, bo zobaczcie, co się stało, korzenie powietrzne jednej rośliny ukorzeniły się w doniczce drugiej rośliny i w tej chwili są nierozszczepialne, będziemy musieli te korzenie delikatnie rozciąć, bo po prostu no jedna się ukorzeniła w drugiej. Także dzisiaj pełna dostawa, pełna niespodzianek. Twinsy się zrobiły, szczepiły się i nie chcą się puścić. Ale to nie koniec jeszcze pnączy. Dzisiaj naprawdę wszystkiego jest super dużo. Lubię takie dostawy. Od razu mam lepszy humor. Epipremnum Pinnatum było już w ostatniej dostawie. Bardzo chętnie je kupiliście. Wcale się nie dziwię. To jest bardzo ładne pnącze, dobrze rosnące, które właśnie w starszych liściach się też wcina i dziurawi. Możecie prowadzić po paliku, możecie puścić z makramy.
bardzo fajne, lubię je, mam też je w domu, także no jak ja bym mogła nie mieć z jakiegoś klączeń, ale polecam, bo jest naprawdę fajne. No i dalej idąc, Epipremnum Golden Pothos w przepięknym kolorze limonkowym i w podobnej barwie Philodendron Scandens Lemon Lime. Zobaczcie, dzisiaj znów jest taki piękny, gęsty, z dużymi liśćmi, znów na moje pokuszenie. Ostatnio zapomniałam, ale chyba dzisiaj będę już musiała ulec. O, w dodatku widzę, że jest fajnie zmutowany i niektóre liście ma z przebarwieniami zielonymi. Super to wygląda. I jeszcze mamy Brazile, słuchajcie. Też, ojej, też mają duże liście. Widzicie, jednak wiosnę w szklarni też widać. Na pewno tam jest doświetlane, rośliny są doświetlane, ale mimo wszystko co wiosna, to wiosna, na to nie ma siły. I jeszcze Epipremnum złociste. To takie zwykłe, niezwykłe, bo może zwykłe, bo takie, wiecie, pospolite, ale z drugiej strony uważam, że ta roślina jest niezwykła, bo radzi sobie w takich miejscach, których inne sobie nie poradzą i rośnie totalnie bezproblemowo. No i znowu liście jak talerze. Ludzie, co tu się dzisiaj wyczynia? Wow. Czekajcie, musicie to zobaczyć. To jest, słuchajcie, Scindapsus pictus trebi, taka zwykła sadzonka jak zawsze w dwunastce. No, patrzcie na to, jakie liściory i jaki w ogóle długi pęd, to jest niesamowite, jaka pełna doniczka. Słuchajcie, naprawdę bierzcie, bo jest ok. Jezus Maria, to wygląda jakby to była doniczka co najmniej piętnastka. No i jeszcze mamy, słuchajcie, spnącze malutkie monstery Monkey Mask. One szybko rosną, więc się możecie, myślę, pokłócić o malucha. Przy okazji przypomnę, bo was to nieodmiennie stresuje, że rośliny są produkowane w przeróżnych jakichś włókienkach, siatkach, gumkach. To jest normalne, to wynika z przyczyn ekonomicznych, bo po prostu zanim one trafią do doniczek, już do sprzedaży, do transportu, no to po prostu są uprawiane w takich rzeczach. One są w większości albo biodegradowalne, albo można je łatwo usunąć i w ogóle się tym nie stresujcie, bo to nie jest nic złego. I jeszcze Scindapsus pictus argyraus, dzisiaj z pnączami też jest na bogato, jak ze wszystkim. Popatrzcie, jaki piękny. Też jest, no podobny jest do trebi, tylko trochę inaczej wybarwiony i ma mniejsze liście, tak jakby naturalnie, nie, że jest coś z nim nie tak, tylko po prostu takie ma. I jeszcze przepiękne filodendrony pnące maluszki. Tutaj mamy Brazila, a tutaj Lemon Lime'a, już dzisiaj były większe, a jak wolicie mniejsze, to też są. No i słuchajcie, mówiłam, że będę zaskakiwać do samego końca. Popatrzcie na to. Powracają nasze gigantyczne choje Linearis XXXXXL. Ona ma ze 2 metry, słuchajcie. Jezus Maria, może i nawet więcej. Popatrzcie na to, już jest do samej podłogi, a jeszcze nie rozwinęłam jej w całości i chyba nie będę tego robić. Ale naprawdę, zobaczcie. Można sobie zrobić szalik, można, nie wiem, no dużo można rzeczy z nią robić. Jest piękna, jest gigantyczna, jest wspaniała. Nie jest taka droga, jakby jej rozmiar mógł wskazywać, także polecam. Powiem wam z doświadczenia, że nie podlewajcie jej za rzadko, bo ja swoją niestety ususzyłam, będę musiała spróbować jeszcze raz, bo po prostu trochę ją za bardzo potraktowałam właśnie jak choję, a ona jednak ma listeczki drobne. I jak najbardziej przesadzić ją trzeba w takie podłoże bardziej przypuszczalne, ale jednak z tym podlewaniem wcale nie tak rzadko, bo aż tak tutaj ona nie magazynuje. Poza tym weźcie też pod uwagę, że doniczka dość mała, korzenie drobne, a bardzo dużo liści, więc też powierzchnia parowania o wiele większa i to też wpływa na to, że ona szybciej przesycha i podlewać trzeba ją jednak częściej, więc was na to bardzo uczulam, żebyście się nie załatwili tak jak ja. No a ja, no co, no będę musiała drugi raz się zaopatrzyć w ten zielony szal, no bo nie odpuszczę tego. I choi mamy jeszcze dużo, słuchajcie, dobra, nie będę gadać, że dzisiaj jest super, bo już gadałam, a zresztą chyba widać. Choja krochniana Eskimo, tym razem maluszek w doniczkach piątkach, ładne, gęste sadzony, fajnie wybarwione. No i jeszcze nasz pewniak i bestseller, który nieodmiennie cieszy się waszym uznaniem, a ja się w ogóle nie dziwię. Choja Australis Lisa, przepiękna, pięknie wybarwiona, bardzo szybko też rośnie, więc też ją wam polecam, jeżeli jakimś cudem jeszcze nie macie, to trzeba szybko naprawić ten błąd.
I też choja, którą bardzo lubicie i jest naprawdę bardzo też ładna, zawsze ją Wam polecam. Choja makrofyla albo marginata, to jest już ta choja, gdzie ostrożnie z konewką, bo jest, liście są... No i widzicie, to choja i to choja, nie? A jednak różnica jest. Makrofyle, no to widać, że te liściory są grube, mięsiste, że tam tej wody się zmagazynuje sporo, a linearis to jednak są drobne, cieniutkie, takie gałązki, można by powiedzieć, więc no, z tym podlewaniem trzeba zdecydowanie tutaj między jedną choją a drugą też różnicować temat. No i choja Publicalix, no to taka dość popularna choja, ale powiem Wam, że ostatnio przez długi czas nie było jej w sprzedaży, więc jeżeli nie macie, to ją Wam bardzo polecam. Ona jest niekłopotliwa, rośnie bardzo pięknie i rośnie szybko i jest bardzo ładna. Bardzo ładna, gęsta, dobrze sobie radzi, więc niby taki zwyklak może, ale jeżeli nie macie, to koniecznie, bo no, fajna jest po prostu, no co tu dużo mówić. I jeszcze z takich epifityczno-półsukulentnych roślinek, no to też rzadkość, Ceropegia Orange River. Zobaczcie, jaka ładna. Jak jesteście fanami bądź zbieraczami Ceropegii, no to jest okazja. Liście wyraźnie sercowate, ciemnozielone, ciekawa, bardzo ładna odmiana. Jeśli chodzi o skrzydłokwiaty, to też jest dzisiaj ciekawie, bo jeden jest niby zwykły, ale za to bardzo duży, ładny i gęsty. Drugi z kolei jest z wariegacją, więc taki bardziej kolekcjonerski też i ciekawy. A trzeci z kolei jest gigantyczny, zaraz Wam ściągnę i pokażę. To jest oczywiście Sensation. Patrzcie na to, jeśli ktoś jeszcze nie widział, no to hoho, to proszę bardzo. Wielkie liście, przepiękne, skórzane, ciemnozielone i w dodatku to jest roślina, którą się łatwo uprawia, nie sprawia większych problemów. No i wystarczy taką jedną gdzieś tam w pokoju centralnie postawić. Myślę, że efekt mówi sam za siebie. No i to jeszcze też nie koniec niespodzianek. Jeszcze mamy przepiękną begonię Highlander. Zobaczcie, jak ona wygląda. Super, po prostu takie palczaste liście. Jeszcze na pniu tutaj, no naprawdę super piękna. Też jeszcze jej nie widziałam, przyznam. Jest pierwszy raz u nas w ofercie, więc zachęcam. No i myślę, że to się bardzo spodoba. Marantanoid. No ID, ale no ta nazwa w jej przypadku się przyjęła i tak już funkcjonuje. Naprawdę prześliczna. Liście zielone z takimi czarnymi przebarwieniami na środku, bardzo ładna. A mamy też oczywiście inne maranty, jakbyście nie chcieli aż tak inwestować i kolekcjonersko zbierać, to jeszcze mamy zieloną kerczowanę i jak zwykle przepiękną parokolorową Fascinator Tricolor. I jeszcze z ciekawostek to malutka begonia albopicta. Zobaczcie, jaka przepiękna. Fitonia Bubblegum. Malutkie znowu oplątwy w muszelce. Zaraz Wam pokażę. O! Muszelki jeżowców. I takie przepiękne właśnie oplątwy. Pamiętajcie, że je stawiamy na stanowisku jasnym i podlewamy przez moczenie w misce i wyraźne takie odciskanie na ręczniku papierowym raz w tygodniu i do tego można jeszcze zraszać. No i mamy jeszcze, słuchajcie, malutkie homalomeny, też takie przepiękne sadzoneczki w piątkach i coś bardzo ciekawego, co pierwszy raz się też u nas pojawia, szeflera amate, ale taka właśnie limonkowa i malutka, aż chyba też jedną przygarnę z ciekawości, choć tak jak nie wiem, czy wiecie, ale ja nie jestem ogólnie fanką maluchów, wolę duże rośliny, takie już zarośnięte, ale ta szeflera mnie bardzo ciekawi, co z niej wyrośnie. Jeszcze takiej nie widziałam, więc chyba też ją sobie wezmę z czystej po prostu ciekawości, zobaczyć, co tam się z nią wydarzy. A dla miłośników też właśnie już takich większych jak ja, no to mamy jeszcze tą piękną palmę Caryota mitis. Zobaczcie, jaka duża, jak charakterystycznie pięknie powcinana. Ona jest bardzo oryginalna, to ciężko ją zapomnieć, jak się raz zobaczy, ten pokrój jest taki niezwykły. No i jak to właśnie dziewczyny zauważyły, bardzo
wyjątkowo pięknie wybarwionego fikusa Belis. Naprawdę bardzo mocno różowy i taka w ogóle fajna krępa zwarta sadzonka, więc jak poszukujecie akurat, no to jest dobra okazja. No i jeszcze jeden ciekawy fikus, fikus Benjamina z taką ładną wariegacją zielono-beżową. Spory już egzemplarz wyrośnięty, gęściutki. On też super szybko rosną i łatwo się ukorzeniają. Nawet jakbyście taki trochę, no może nie taką cienką gałązkę, ale trochę grubszy, zdrewniały pęd tutaj gdzieś niżej obcięli, to bardzo szybko i ładnie się ukorzeni w wodzie. Nie wiem, czy już widzieliście, jeśli nie, to koniecznie zobaczcie, że pojawiła się u nas na stronie parę dni temu nowa zakładka na balkon i na zewnątrz i tam są rośliny zewnętrzne. Moje od dawna marzenie, żeby trochę tego asortymentu też dla Was wprowadzić. No i ponieważ spotkało się to z Waszym ciepłym oddźwiękiem, no to staram się kolejne perełki dla Was wyłowić. Staram się nie polować na takie rzeczy, które są super łatwo dostępne albo trudne w transporcie, tylko raczej takie fajne, wieloletnie perełki, żeby było coś u nas ciekawego. No i dzisiaj znowu parę propozycji dla Was mam. Na przykład mam ten przepięknie pachnący rozmaryn. Zobaczcie przy okazji, jak kwitnie, taki fiołkowy kolor, blady. No i nie wiem, czy Wam się ten zapach podoba, ale ja uwielbiam zapach rozmarynu. To dla mnie jeden z przyjemniejszych zapachów. Jeżeli chcecie się napawać tą wonią tych olejków eterycznych zawartych w ziołach, to właśnie trzeba trochę wygłaskać roślinę i potem rozetrzeć w palcach. I ten zapach się wtedy bardzo intensywnie roznosi, ładnie potem też palce pachną. Więc rozmaryn w takim rozmiarze możecie sobie na balkon, czy właśnie gdzieś tam przy tarasie, czy do ogrodu. On, słuchajcie, zimuje, jest wieloletni, także fajna sprawa. Patrzcie, jaki ma już korzeniska, już bardzo się prosi, żeby się nim zająć. No i też, słuchajcie, wasabi. Wasabi, czyli ten chrzan japoński, z którego się robi wasabi, tak? Też można sobie taką roślinę posadzić. Ona lubi miejsca takie bardziej wilgotne, bagniste wręcz. No i tak pięknie wygląda. Bardzo ładna jest w ogóle ta roślina. Mi się szalenie wasabi podoba. No i tu jest coś, na co ja osobiście czekałam od bardzo długiego czasu. Aż mam znowu ciarki na plecach. Udało się, pojawiły się w dżunglu klematisy, czyli powojniki. To jest przepiękna, bardzo duża grupa roślin kwitnących. To są oczywiście pnącza, które bardzo pięknie, gęsto i szybko zarastają. I to są, słuchajcie, rośliny, od których zaczęła się moja miłość do roślin, które mi się spodobały, zakochałam się i koniec. I to są dla mnie do tej pory najpiękniejsze rośliny, nawet piękniejsze, wybaczcie mi, ale od filodendronów i od wszystkich tropikalnych. Mam też na swoim maleńkim balkoniku chyba już z 8 odmian i już mi się po prostu więcej nie zmieści. Choć jak tak patrzę, to nie wiem, pomyślę jeszcze nad tym, co tu by zrobić. W każdym razie no, te zamówiłam głównie z myślą o Was i mam nadzieję, że się przekonacie i że się skusicie, bo to są naprawdę przepiękne roślinki. Zobaczcie, tutaj mamy odmianę Rembrandt, która kwitnie takimi drobnymi, dość jasno-różowymi kwiatuszkami z żółtymi środkami. Kwitnie bardzo obficie i przyrasta, w ogóle powojniki naprawdę szybko rosną i fantastyczne jest to, że one bardzo wcześnie wiosną się odpalają. Mamy dopiero marzec, a moje na balkonie to już nie to, że mają pączki, tylko one już normalnie puściły pędy, bardzo długie pędy i no, bardzo to fajnie wygląda, co roku mnie to cieszy, bo gdzie tam jeszcze winobluszcz czy śpi głębokim snem zimowym, to powojniki już są prawie na 2 metry i już zawiązują pąki. Ta odmiana dorasta do 6 metrów nawet. Naprawdę taka duża i to jest odmiana wcześniej kwitnąca z tego co widzę, bo kwitnie w kwietniu i w maju. I sprawdzi się na stanowisku słonecznym i półcienistym. Bardzo piękny taki właśnie różowy gagatek. Teraz mamy jeszcze dwie odmiany trochę ciemniejsze. Tutaj jest Jack Money, to jest no, bardzo klasyczny powojnik. Myślę, że kto z powojnikami miał do czynienia, to już je zna. O dużych kwiatach, ciemnofioletowych i od razu, tylko wybaczcie mój francuski, który jest niezbyt, chociaż kiedyś się uczyłam, ale nie za bardzo mi to chyba wyszło, étoile violette, jeżeli pewnie źle to czytam, ale starałam się, słuchajcie,
To też jest odmiana o fioletowych kwiatach. Te odmiany sprawdzają się fajnie, szczególnie na jasnym tle. Możecie je poprowadzić albo w ogrodzie, przy płocie, czy przy jakimś trajażu, albo możecie je poprowadzić sobie na balkonie, po drabince, po balustradzie, i czy jakąś taką pergolę zarośniętą sobie tymi powojnikami obsadzić. Są to roślinki, które niesamowicie pięknie i obficie kwitną. Najlepiej na przykład tak od trzeciego sezonu. One się potrzebują troszkę rozkręcić. W początkowych latach, nie wszystkie odmiany, ale większość dobrze jest też dość mocno przy ziemi ścinać, żeby one się jeszcze ładniej rozrosły. Ale jak się rozrosną, to naprawdę kwitną bardzo obficie i bardzo pięknie. I czekajcie, bo tu na pewno jeszcze był Tangutika. O, jest Tangutika. I jeszcze był Górski. Zaraz Wam odnajdę, żeby tu się nie pomieszały. Tak, to jest powojnik Górski. Kwitnie na biało, takimi nie za dużymi kwiatami. Te górskie to są w ogóle botaniczne odmiany. Bardzo silnie, intensywnie rosną. Też je sobie, słuchajcie, warto podciąć. I też sprawdzą się na stanowisku słonecznym i półcienistym. I jeszcze powojnik alpejski, tego też mam na balkonie. Tu nawet możecie już zobaczyć, jak wygląda rozwijający się pąk. A dorosłe kwiatki ma takie dzwonkowate w kształcie, trochę mniejsze, ale no przepięknie wyglądają. I powiem Wam, że pierwszy raz w tamtym roku sadziłam tę odmianę i byłam zachwycona jak zachwyt, bo śliczne są te kwiatuszki. Także mam nadzieję, że zakochacie się w powojnikach razem ze mną, że się skusicie, bo obiecuję Wam, że nie będziecie żałować, bo naprawdę rośliny są bardzo wdzięczne, pięknie rosną, mogą sobie stać w pełnym słońcu, lubią jak się im zacieni czymś nogi, czyli na przykład możecie tam barwinka posadzić mu na dole doniczki, coś takiego położącego się, żeby ocieniało glebę, ale żeby góra była w słońcu i naprawdę zniesie bardzo silne słońce, nawet południowe, bez żadnego problemu. Dobrze, jeżeli mocno Wam wieje na balkonie, to pędy, które naprawdę rosną bardzo szybko, na bieżąco podwiązywać. On się sam czepia. On jest ciekawy, bo on nie ma żadnych przylg ani korzeni powietrznych, ale on się owija ogonkami listkowymi wokół podpór, więc jeżeli dacie mu drabinkę, to się będzie zawijać i to dość mocno. Natomiast no, wiadomo, że gdzieś tam rośnie na tyle szybko, że czasami jak przyjdzie silniejsza wichura, to jeszcze nie zdąży się dobrze przyczepić i ten wiatr może go trochę oderwać, więc dobrze jest na bieżąco podwiązywać pędy. Ja to zawsze robię przy użyciu tego drutu florystycznego, bo to jest taki mój też ceremoniał. Ja to bardzo lubię robić wieczorem z kawką, iść, popatrzeć, jak tam znowu pół metra przybyło i gdzie ja to podepnę, żeby się zmieściło, i podpinam. Także Wam to polecam. No i też potrzebują dość dużej donicy, tak przynajmniej 40 cm, żeby mogły spokojnie rozwinąć system korzeniowy, żeby też zimą nie przemarzły. Zimują bardzo dobrze. Nie wiem, jak w takich naprawdę zimnych rejonach Polski, to no nie chcę tutaj ręki dawać sobie uciąć, ale w naszym ciepłym Wrocławiu od wielu, wielu lat nigdy mi jeszcze powojnik nie przemarzł. Także bez problemu sobie radzą. I co? No dobrze posadzić właśnie w większej donicy z taką próchniczą ziemią, żyzną, można trochę kompostu dodać. No i podlewać, wiadomo, w sezonie letnim codziennie albo i dwa razy dziennie, ale naprawdę zakochajcie się ze mną w powojnikach, obiecuję, że nie będziecie żałować. No i jeszcze wieszaczki. Na wieszaczkach mamy sobie, słuchajcie, taką bardzo ładną, długaśną ceropegię Woody. Ona jest tutaj zakręcona, więc nie widzicie w pełni długości jej pędów, a też nie chcę jej szarpać, ale taki już naprawdę spory, ładny okaz. No i też widzicie, że ona się od razu w doniczce ukorzenia, tak w porządku rośnie. A jak doniczka i zagęszcza się w ten sposób sama, a jak doniczka się skończy, no to zaczyna się zwieszać. Oprócz tego mamy jeszcze duże, naprawdę ładne Marble Queeny, też właśnie na wieszakach. O, proszę bardzo, takie już rozrośnięte egzemplarze. Mamy też Epipremnum aureum, też na wieszaczku, też takie całkiem już długaśne, poszczepiane. O, proszę bardzo. No i coś naprawdę fajnego dzisiaj też przyszło, już Wam pokazuję. Mikansy bardzo ładne. Takich długich chyba jeszcze nie widziałam w sprzedaży. Zobaczcie, ładne, długaśne pędy, takie dość gęste i całkiem spore liście.
Także też polecam Waszej uwadze. I do tego scindapsusy, argyrausy, też właśnie większe już odchowane na wieszaczkach. No dobrze, to było dzisiaj tego naprawdę sporo. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Ja jestem bardzo tutaj zajarana. Idę zaraz jeszcze raz te wózeczki przejrzeć, bo pewnie coś się ze mną uda do domu. Jak zwykle punktualnie o 19:00 wszystkie rośliny pojawią się na junglebugi.pl, więc wpadajcie pobuszować, zapraszamy na zakupy. Życzę Wam pięknej niedzieli, pięknego nadchodzącego tygodnia. Do zobaczyska, pozostańcie zieleni.